Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy 4 maj 2023 rok. Ta rodzina mi bardzo już wylega. To jest urn numer 16, który miał do wiosny dociągnąć. No i teraz myślę mu założyć korpus. Ale zobaczę, co tu jest w gniazdku. Widzę, że korpus od pszczół pusty. No wszystko rozleciało się w pole. A co jest w korpusie? No, tu nie ma cudów na tej ramce. No, czyżby wczoraj podczas słoty zjadły? No tu też nie ma cudów na tej ramce. No proszę Państwa, sytuacja mnie przerasta. Ale szalenie wylegają. No i po prostu boję się, żeby mi się nie wyroiły. Teraz obficie chodzą. A tu, co jest na tej ramce? Może widać, może nie. Proszę popatrzeć. Ta ramka jest jedną stroną wypełniona. I one gniazdo zalewają od wylotka. Wylotek jest z boku. No niestety, to jest dość silna rodzina. Jak na moje warunki. Jak w mojej pasiece. Chyba najsilniejsza może. A jednak nie ma tej przesady z miodem. No drugi dzień pszczoły coś, można powiedzieć, że noszą. No jak ja będę to gniazdo poszerzał? No proszę Państwa, no niestety nie tak jak większość kolegów książkowo, tylko ja to wszystko będę poszerzał w rytmie natury. Proszę popatrzeć, chyba widać doskonale, że po dwie uliczki, a może to będzie za dużo, po jednej bocznej robię przejścia do tego korpusu, który dam, bo każdy inny pszczelarz by tak poszerzył, że ten korpus wysoki włożyłby pod nadstawkę, która jest założona częściowo na kropem. Każdy jeden by to zrobił i nic z tego by nie wiedział. Gdybym dał na górę tą nadstawkę, która jest założona częściowo na kropel, nie miodem, co by się stało? Z tej nadstawki do korpusu środkowego pszczoły by musiały wszystko przenieść. Jeszcze teraz, co jest zimno, zbiór, nie zbiór. No i teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy bym im pomógł, czy bym pszczołom dołożył roboty. Proszę Państwa, no w tym problem. Teraz niestety tu wstawiłem węzę ze swojej włoszczyzny. Jest za zimno, żeby to gniazdo w ogóle całe rozbierać. Proszę Państwa, jest za zimno, żeby to gniazdo rozbierać. Czerw przenosić, jeszcze na środkowy korpus można by się pokusić na przeniesienie czerwiu, ale na ten górny, no to by to może nawet i z gnilcem zaśmierdziało kiedyś, bo są za zimne noce. No i może i pszczoła może za słaba, no ale pszczoła razem z nektarem wejdzie w te korpusy niestety, bo tak wchodzą. I teraz jestem spokojny, że takim zabiegiem może być rozładowany nawet nastrój rojowy. A kiedy ten pierwszy korpus, ten korpus przeniesę do środka, wtedy przeniesę do środka ten korpus, gdy wybierę ten miód. To będzie takie częściowe wybieranie miodu z tej pół nadstawki, którą zaniesą, ile będą mieć, czy ramkę, czy pół, to sobie wybierę i wtedy węzę wrzucę do gniazda. I może jakieś ramki puste, a
zamian. Proszę Państwa. A w zamian po prostu dam ramki z czerwiem zasklepionym do góry. I tak przeprowadzę, proszę Państwa, operację poszerzania gniazda. To jest w kilku etapach. W tej chwili nie ma sensu w co innego się bawić. O, teraz przychodzę do ula numer 15, też wylegają. Numer 15. Poszerzenie gniazda. I drodzy Państwo, w tym ulu sprawdzę do odmiany w inny sposób, ile te pszczoły mają miodu, bo tam sprawdziłem od końca ula, a one zaczęły zakładać od początku. I teraz w tym ulu uczynię to deko inaczej. O, wezmę sobie środkową ramkę i zobaczymy. No niestety pszczół tu nie widać. Proszę Państwa, ciepły ul to pszczoły. Pszczoły nie zostaje tyle w ulu do grzania czerwiu. Proszę popatrzeć. Moje przypuszczenia były słuszne, że jeszcze niecałe pół nadstawki są założone na kropem. W środku ula, też w tamtym ulu byłoby dużo więcej. I teraz jeszcze do potrzeb filmowania zobaczymy, co jest na początku ula. Może trzecią ramkę od kraja, bo nie wiem, czy one od środka to nie rozwijają zakładanie, czy od samego kraja. Ramka mocno przyklejona, nie ona taka ciężka. Proszę Państwa, proszę zobaczyć. W ulu pszczoła pszczoły szuka. Widzicie? W ulu pszczoła pszczoły szuka. To jest, proszę Państwa, kałka z pracowity. Gdy wyeliminuje czynniki społeczne, czy gdy wyeliminują się czynniki społeczne, a to naprawdę może na przyszły rok już będzie sprawa rozwiązana, bo ile ktoś tyle smrodu wytrzyma do pieca wkładać. No i teraz tu znów zakładam korpus pusty. Tu zakładam korpus pusty, drodzy Państwo, gdzie są ramki z węzą. Gdy byłby dobry zbiór, gdybym może potrzymał do czerwca, to wszystko byłoby prawdopodobnie zarobione. No ale proszę Państwa, korzystniej będzie, gdy przy pierwszym, wcześniejszym miodobraniu wielokwiatu ja sobie ten korpus stawię do środka i przełożę ramki z węzą do gniazda. Wtedy zostanie bardzo szybko węza odbudowana. Akurat na zbiorze maliny rodziny będą mocniejsze. Tak to zagospodaruję, a pół nadstawki to może już do ula nie wrócą, tylko zostaną w magazynie, ale raczej wrócą do ula, bo w ulu mam, proszę Państwa, to bezpieczeństwo, że ich motylica. Tu już są ramki w miarę wysegregowane. Masę ramek wycofałem, około 100 w pasiece, takich czarnych. I teraz nie daję tu beleczek, tylko przykrywam.
bo kto by się z beleczkami bawił, i tak tu beleczek nie będą kitować i kitu nie pozyskam. I taką pół nadstawkę, proszę Państwa, w tych moich futerałowych ulach idealnie idzie ocieplić, odizolować od gorąca i zimna. I tu jest gąbka, która jest odpowiednio wysterylizowana z chemii za pomocą odpowiednich odczynników. Ale to jest bardzo stara gąbka. Jeszcze za komuny kupowana w zakładzie, to były troszkę inne środki niż teraz, bo teraz są środki raczej depopulacyjne. Co byś nie kupił, to cię może zabić. No i drodzy Państwo, 10 minut zeszło. Teraz pokażę Wam tą pszczołę na wylotku. Coś tam chodzą, ale nie bogato. I to jest oznaką, że tu mamy bardzo daleki zbiór. Na rzepak nie chodzą, bo tu rzepaki ode mnie może kilometr. To raczej nie chodzą. Więcej jak kilometr ode mnie rzepaki. Nie są całe ożółcone. Może coś poderwały, jakiś zbiór w lesie, a tych zagajników bez owocnych jest bardzo dużo. I teraz, drodzy Państwo, w tym ujęciu podchodzę do następnego ula. Tu jest ul numer 7. Ul numer 7. Tu były już mateczniki, o taki letki nastrój, może rojowy, a może nie. Ta pszczoła była dość na największym wylotku, mimo takie coś mi zrobiła. No i w tej rodzinie piszczy to gniazdo powiększyć. I drodzy Państwo, i klasycznie jedna beleczka po kraju i druga beleczka po kraju. No i co dziwnego, tu po krajach pszczoły nie widać. A teraz zobaczymy, co pszczoła Kaukaz trzyma w gnieździe. Dwa dni coś nosiły, niewiele. Wczoraj w ulu siedziały, bo lało cały dzień jak srebra. A w kwiecie to wiecie jaki był. I co tu jest na ramce? Nie wiem, czy to widać. Jest coś na tej ramce. Widzicie? Zobaczymy bliżej wylotku na ramce. Zobaczymy. Nie wiem, czy co widać. To jest bliżej wylotku na ramce, tak zaczęły nosić od wylotku. I teraz jeszcze zobaczymy za tą ramką pierwszą, która była tak marna, czy jeszcze coś mają, czy już nic. Proszę Państwa, na tej ramce mają miseczki matecznikowe. I jajka w czerwiu trutowym. Ta ramka jest całkowicie pusta od pokarmu. Czyżby miały tylko dwie ramki? Proszę, dziwne, że w samym centrum gniazda była pustka. No i proszę popatrzeć. Nie wiem, czy to widać. A zobaczę jeszcze z jedną ramkę. Proszę Państwa, pszczoły szuka w ulu. Jak mi pisał jeden pan. Proszę Państwa, to jest rasa, gdzie pszczoły szuka. Wystarczyło jej dwa dni. Proszę, taka zimna pogoda, to w mojej sytuacji rodziny robią się mocniejsze.
więcej pszczół wychodzi, a młoda pszczoła wylęga. No, młoda pszczoła wylęga, ludzie robią się mocniejsze, a zbiór czeka. I tak, proszę Państwa, z tymi częściami ula, to jest tak, a nie inaczej. To chyba Państwo teraz doświadczyli, że w środku ula okazało się, że była jedna ramka pustawa. No i tak, jak widzicie, ja powiększam te korpusiki. Gdybym trzymał do końca maja, był zbiór, to byłyby zalane, ale kopowy maja, wielokwiat wybiorę, bo chcę mieć taki miód typowo wielokwiatowy, a nie wymieszany z rzepakami czy tam z malinami, bo następnym moim zbiorem mogą być tylko maliny, nic więcej tu nie ma. I przy następnej miodobraniu to uczynię tak, jak mówił. Ten korpus pójdzie w środek, ramki z węzą przełożę do gniazda, z gniazda z czerwiem zasklepionym dam do tego korpusu, a pół nadstawki wrócę na trzecią kontygnację. Taka prosta technika. Tu nie ma wielkich zbiorów, nie ma wielkich pszczół. To muszę po prostu tak działać, aby z tego był jakiś pożytek. Tu w ulu się kręcą mrówki, ale czy w tej erze, w tym czasie mrówki będą wrogiem pszczelarza czy przymierzeńcem? Może znajdę czasu, to zrealizuję w tym temacie film. Teraz będę zakładał z drugiej strony rodzinę, zrobię następne nagranie, a w tym momencie serdecznie się z Państwem żegnam.